Szwajcaria, także górki pokonywał bez problemu. Prawie na wysokości, prawie 2700, 2800, taki wjeżdżaliśmy. Lodowce, śnieg, także zostawiłem go na ten sezon kolejny. Dziękuję. I tutaj zapraszamy pana Władysława na wręczenie. Nie, nie uciekamy, a nagroda? Zgadza się, tak? Panowie i panie, zapraszamy przed scenę. Chyba trzeba będzie zaprezentować ten piękny tatuaż.
Najlepiej, gdybyście mieli selfie ze sobą. Śmiało. No, nikt... Okazuje się, że nikt nie ma tatuażu. Jest. Także na dwóch jest. Dobra, teraz co przystaje? No, trzeba zadzwonić chyba potomka Dynowskiego. Za momencik nasi modele przejdą się pomiędzy stołami. Miłość do rodziny zwyciężyła i właśnie wielkie brawa. Piękne słowa. Drodzy Państwo, żeby nie wypaść z rytmu, wybieramy najstarszy motocykl, który przybył na dzisiejsze spotkanie. Jest to wspaniała Jawa z 57 roku. Właściciel Mariusz Pawłowski. Brawa, Mariusz, tradycyjnie zbierasz nagrody. Gratulacje dla Jawy i dla Ciebie. Słuchajcie kochani, brawa. I cóż nam powie, że jest zakochany w Jawie? Nie, bo też ma rodzinę. Dzisiejszy motocykl, na którym dzisiaj przyjechałem, jest Jawa z 57 roku, pojemności 175 cm. I to jest jeden z wielu motocykli, jakie posiadam. Państwo, dla... Obierze świat, tak? Konkurencja pod tytułem Obierze świat. I tutaj puchar ufundował pan wójt gminy Zielonogłoda, pan Robert Frycz. Zapraszamy o wyjście przed scenę. A dziś na ten puchar zasłużył motocyklista, nie kto inny, tak? Zarówno człowiek, prowokator takich pięknych spotkań, moi drodzy, starszy grupy motocyklowej kardan Władysław Tokarski! Brawa, Tokarski! Słuchajcie, szukamy kogoś, kto przejechał najwięcej kilometrów. Osobę, która dzisiaj przyjechała na to spotkanie, a to jest nasz, właśnie nasz kochany pan Władziu. Wielkie brawa! Panie Władku, nie ma księdza Mariusza, więc słowo na niedzielę teraz od pana. Cóż można sobie powiedzieć, no przejechałem w różnych rajdach, począwszy od rajdu katyńskiego. Pierwsza pielgrzymka motocyklistów najpierw była Wilno-Ostra-Brama, śladami Polaków do Turcji, przez Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Turcję, Albanię, Serbię, Macedonię, Słowację i tak dalej, Węgry. Polskę, śladami Polaków do Szwajcarii, śladami pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, plaże Normandii, wzgórze Mont Morel, tam gdzie walczyli wręcz, gdzie już brakło im amunicji, przez Holandię, Belgię, jeszcze Niemcy. Przejechałem trochę. To jest kawał historii i wszędzie zawsze mi towarzyszyła flaga gminy Dziadowa Góra. Pani wicewójt gminy Dziadowa Góra, pani Irena Walecka, albo do środka teraz. Pani wicewójt tutaj, do środka. Drodzy Państwo, do brawa. Mamy gości, mamy wygranych. Fotografii już. Zadowoleni, tak? Wielkie brawa, dziękujemy przy okazji naszym.